Hej, cześć, witajcie, z tej strony Klaudia. Dzisiaj zagramy sobie w odcinek 11 na słodkim flircie i bez zbędnego przedłużania zabieramy się do grania. Jeszcze tylko dodam, że gram bez żadnej solucji, nie wiem jakie wybory powinnam wybrać, wiem tylko jaki strój, ponieważ niestety albo istoty widziałam ilustracje i są kozackie, więc mam nadzieję, że uda nam się ją zgarnąć, a teraz zaczynam czytać. Odcinek 11, druga szansa. Ku Twojej uciesze, Cozy Bear jest teraz bardziej popularny. Masz dużo pracy pomiędzy prowadzeniem kawiarni a spotkaniami z Danem, ale masz dwie pary rąk, które Ci pomagają. Przynajmniej jak Ci się wydawało. Dambi nie spełnia Twoich oczekiwań, dasz jej ostatnią szansę. No weź, no Dambi, już myślałam, że Ci będzie szło lepiej, no. W ogóle przez chwilę była głowa Suśka, ale dobra, mniejsza. W tym odcinku będzie poszedł dobra, wiemy. Mam nadzieję, że też trochę coś się wyjaśni z Ryanem i że wszystko skończy się dobrze, także trzymam za chłopaka kciuki. Przepraszam, że tak chrypię, ale coś mi tutaj dzisiaj drażni gardełko. Mam nadzieję, że dam radę przeczytać do końca wszystko. Już pora wstawać. Co? Jeszcze nie. Która jest godzina? Boli mnie głowa. O, Castiel, cześć, witamy. Tu w ogóle będzie pewnie drama jakaś grubsza, bo przecież no wiecie, co było w ostatnim odcinku, nie? Spałam już, kiedy Castiel wrócił z wczorajszego spotkania z Ronem Daily. Aha, czyli wtedy go jeszcze nie było. Nie pamiętam w sumie. Najwidoczniej siedzieli na dworze dość długo i nie pili samej wody. Aha, no to w sumie taka mała kara, jak kac morderca cię męczy. Sam wiedzieli, że powinieneś był wybrać kolację ze mną, byłbyś w lepszym stanie. Tak to jest, Castiel, jak się chce bawić w gwiazdę roka. Ja pierdzielę już, czekajcie, poprawia już na wstępie jakiś wybór. To, by być w lepszym stanie. Może trochę zażartujemy, chociaż ona krzyczy na końcu, jest wykrzyknik, ale dobra. Zobaczymy. Okej, okay, jest uśmiech drapieżny, więc chyba jest okej. Okay. Ale ja jestem gwiazdą roka. No dobra, okej. Okay. Wczoraj zdałem sobie sprawę, że jeszcze trochę mi do niej brakuje. Ronnie jest ze starej szkoły, delikatnie mówiąc. Nie obchodzi mnie to, delikatnie mówiąc, wiesz, tak na marginesie. Osobiście niekoniecznie zamierzam iść dalej. Pobudka jest zbyt bolesna. Nie wiem, jak on to robi. I zupełnie mi to odpowiada. Nie musisz stawać się karykaturą. Kawa z aspiryną? Hien, jesteś wspaniała. Poszłam wziąć prysznic, podczas gdy Castiel pomału dochodził do siebie. I rzeczywiście wyglądał trochę lepiej, kiedy wyszłam z łazienki. Ech, co za wieczór. Nie mógłbym tego robić codziennie, ale opłacało się. A ja, przecież zostawiłeś mnie, nie powiesz nic o mnie. Powinienem był pójść w ślady Gabina. Od północy pił samą wodę gazowaną. U której wróciłeś? Nic nie słyszałam. Sam już nie wiem, chyba o 4:00. Skończyliśmy w barze w hotelu Roniego. Aha, to nieźle. Swoją drogą wyglądasz zaskakująco świeżo, jak na kogoś, kto tak mało spał. W hotelu u Roniego. Jeszcze może jakiś tutaj, wiecie, wynajęli sobie ładną tą pokojówkę albo służbę. Dlatego, że mam kilka powodów do radości. Ach tak? Wnioskuję z tego, że negocjacje były owocne. Masz przed sobą jednego z członków pierwszej grupy, która podpisała kontrakt z wytwórnią Reni Daily'ego, czy tam Daily'ego. Brawo, musisz być w siódmym niebie. Dobrze wiem, jak bardzo go podziwiasz. Tak, to naprawdę super. Kiedy pomyślisz, że zacząłem grać na gitarze, bo chciałem być jak on, a teraz będzie naszym producentem. Będziemy tylko musieli znaleźć teraz jakąś nazwę. Wciąż odkładaliśmy to na później. Przecież nie wydamy naszego pierwszego albumu jako w poszukiwaniu nazwy. W sumie? Czemu i nie? Nie wiem. To by przeszło, gdybyśmy mieli po 16 lat i dopiero zaczynali, ale teraz... Rozumiem, ale chodziło mi bardziej o to, że będziecie mieć jeszcze czas, żeby ją znaleźć, co? To prawda, przyznam, że jeżeli o mnie chodzi, to wciąż myślę o nas jako Crowstorm. W ogóle to ty, gościu, nic nie poruszyłeś tego wczorajszego, wiecie, tematu. Ja tu staram, znaczy staram, nasza Suśka jest tutaj miła, a ty nic. A właściwie co stoi na przeszkodzie? Ostatecznie w 75% nadal jesteście Crowstorm. To prawda, ale nie brzmimy już tak samo, a poza tym sam nie wiem, czułbym się nie w porządku wobec Lei. Z tą nazwą wiąże się wiele wspomnień, nie mam ochoty rozdrapywać ran. Nic nie mówi, ale dobrze widzę, że nie do końca przetrawiła zdradę Zaka. Nieważne, rzeczywiście, nie musimy koniecznie wybrać nazwy już dzisiaj.
Na razie skupimy się na tym, co chcemy pokazać od strony artystycznej. To jest w tej chwili najważniejsze. Sama więc widzisz, że nie zostawiłam cię na lodzie bez powodu. Uwierz mi, było mi naprawdę przykro, no w końcu. Wiem, że nie był to wieczór, jakiego się spodziewałaś i teraz su pewno powie, że i tak go nie spędziła sama, co? Proszę, powiedz to. A właściwie to co robiłaś? No właśnie. No więc wyobraź sobie, że mimo wszystko byłam w restauracji. Sama? Chociaż w sumie masz rację. Często zapominamy, że nie musimy być we dwoje, żeby... Nie, z Erykiem. Wiesz, ten inspektor kolega Nata. Chyba ci już o nim wspominałam. Wpadł przed samym zamknięciem, a ponieważ też nie miał żadnych planów, na wieczór zaproponował, że pójdzie ze mną. Zobaczcie, jaka mina! I bardzo dobrze. No oczywiście wolałabym spędzić ten wieczór razem z tobą, ale mimo wszystko było bardzo sympatycznie i spędziłam w jego towarzystwie świetny wieczór. Tak więc wierz mi, nie mam do ciebie żalu. Kolejny wybór. Tak więc wiesz mi, nie mam do ciebie żalu. Oczywiście bym nie był razem z tobą, ale wszystko było bardzo sympatycznie. Dobra, nie będziemy chyba tak mu cisnąć, chociaż wiecie co, mam ochotę. Dobra, nie wiem. Cieszę się, że nadal mogę liczyć na twoje względy. Chyba to była dobra odpowiedź. Nie tak łatwo mnie zastąpić, co? Sama nie wiem, może następnym razem wybiorę kogoś skromniejszego, tak dla testu. Rozumiem, ale czy jesteś pewna, że bez przerośniętego ego zniósłby tego rodzaju kiepskie żarty? Trafiony, zatopiony. No dobra, przepraszam, być może trochę przesadziłam. Nie wiem, czego właściwie się obawiałam. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to ja wystawiłem cię w ostatniej chwili do wiatru. No widzisz, jak chcesz, to możesz. Okej, nie martw się, przełożymy to na kiedy indziej. Ja też się cieszę, że spędziłeś udany wieczór i uważam, że to, co się przytrafia, jest fantastyczne. No cóż, bardzo chętnie posiedziałabym z tobą dłużej, debatując o tym, jak każde z nas spędziło wczorajszy wieczór i rozbudzając twoją zazdrość. Ale niestety muszę lecieć do pracy. Skończyłam się ubierać i wyszłam z domu. No, czyli tak nie jest jak na szczęście źle. Myślałam, że będzie gorsza drama, ale ten przed chwilą wybór chyba był niezłym wyborem, chociaż jestem ciekawa, co by odpowiedział na tamto. Może dziś wyszperam jego reakcję, czy się wkurzy, czy też coś tam powie. Dobra, idziemy do pracy. Boże, zapomniałam gdzie, ale okej. Nie, no patrzcie, zapomniałam gdzie. Nie w tę stronę, tutaj, dobra. No halo, coś mam chyba problemy, wiecie, z internetem od wczoraj. Cześć Lina, jak się czujesz dzisiaj rano? Cześć Klaudia, dobrze, dziękuję, jest teraz lepiej. Poza tym niektóre znaki są nieomylne. Kiedy obudziłam się dzisiaj rano, przyszedł mi do głowy świetny pomysł w związku z kawiarnią. Już dość dawno mi się to nie przydarzyło. To prawda, nawet zaczęło mi trochę tego brakować. Moją głowę zaprzątały inne sprawy. Nieważne. Słuchaj, tego jestem pewna, że ci się spodoba. Pomyślałam sobie, skoro działalność związana z galerią nabiera coraz większego znaczenia, nie mogę ograniczyć się wyłącznie do proponowania ulepszeń do samej kawiarni. Czyli nie nadszedł czas, żeby zacząć szukać nowych artystów? No i dobrze się składa. Na uczelni jest mnóstwo artystów na kierunku sztuki użytkowej i trochę ich znam. Dzięki mojej koleżance Amanide, cholera wie, która robi magisterkę z mediacji sztuki i kultury na opcji rzeźbiarskiej, mogłabym zorganizować wystawę młodych talentów. Co ty na to? Nie musiałabyś niczym się zajmować poza wzięciem swojej prowizji. Oczywiście po odjęciu mojej działki. W sumie to czemu nie? Porozmawiamy o tym za jakiś czas, dobrze? Czy to nie jest uprzejmy sposób odesłania mnie z kwitkiem, Klaudia? Nie, zapewniam cię, naprawdę podoba mi się ten pomysł, ale muszę najpierw popracować nad moim kalendarzem. Może mogłybyśmy zorganizować to latem? Co ty na to? Ale wtedy nikt nie przyjdzie. To miasto wymiera latem, kiedy uczelnia jest zamknięta. No, w sumie dobra uwaga. No dobrze, wyjdę z założenia, że mam twoją formalną zgodę i przygotuję małe... Nieważne, żeby cię przekonać, okej? Właśnie tak zróbmy. Widzę, że mamy pełno brudnych naczyń. Ktoś będzie musiał się tym zająć. Myślałam na przykład o pewnej kelnerce, która tutaj pracuje. Nie ma sprawy, już się tym zaj...
Och, zupełnie zapomniałam, Hugh jest w kuchni. A co tu robi? Przyszedł, kiedy obsługiwałam klientów, więc zapytałam go, czy nie mógłby sam wstawić babeczek do lodówki. Pomyślałam, że w końcu zna to miejsce jak własną kieszeń. W takim razie zaniosę brudne naczynia. Dawno go już nie widziałam. To znaczy, że je umyjesz? Cwaniaro, nie tracisz ani chwili. Ty mała, no. No proszę, słyszałam, że zatęskniłeś za kuchnią w Cosiver. Co? O, cześć, Klaudia. Przepraszam, przestraszyłaś mnie. Całe szczęście, że niczego nie upuściłem. Tak, dobrze, że ty nie upuściłeś, ale twoja siostra nadrabia. Dobrze, że jesteś. Chciałem ci powiedzieć, że a propos tej ostatniej dostawy, jest mi naprawdę przykro. To był istny kocioł i no, faktycznie raz coś chyba nie dostarczył nam. Tym bardziej jeszcze u... Tym razem jeszcze udział, ale następnym chciałabym, żebyś przynajmniej mnie uprzedził. Spokojnie, to tylko zwykła dostawa. Są w życiu gorsze rzeczy. No, tak, chciałabym dla niego miła, ale w sumie nawet tak będzie zdarzało częściej i częściej, to w końcu zostanę z niczym i na pewno tu lowo spadnie, ale cóż. No właśnie. Wiem, to było z mojej strony wyjątkowo nieprofesjonalne. Przykro mi, jeśli chcesz, oferuję ci tę partię w prezencie. Ależ nie, nie będziesz dla mnie rujnował swojego budżetu. Chciałabym tylko być informowana na bieżąco. A poza tym, spójrz na to z innej strony. Jeżeli jesteś taki zapracowany, to znaczy, że ludziom smakują twoje ciasteczka. Niestety, to bardziej skomplikowane. Wydarzy się sporo rzeczy, które trudno przewidzieć. Między wyprawami w poszukiwaniu nowych klientów i samym robieniu babeczek ledwo daję sobie radę. Nie jest łatwo, co? Ale mimo wszystko jesteś zadowolony, nie żałujesz, prawda? I tak, i nie. Za community managementem nie tęsknię ani trochę, to na pewno. Ale ponieważ muszę trochę pracować również wieczorami, nie mam zupełnie czasu dla siebie. Czasem sobie myślę, że moja mama miała rację. Może powinienem był jej posłuchać i zapomnieć o tym całym pomysle z ciastkami. O Boże. Ale przecież twoja matka w końcu zaakceptowała twój wybór, Hyun. Nie zamierzasz chyba się teraz wycofywać. Nie uważasz raczej, że właśnie tu leży problem? Jesteś już dorosły, Hyun. Nie możesz pozwolić, żeby zdanie twojej matki liczyło się aż tak bardzo. Boże, co to normalnie wybory? Teraz będę się godzinę zastanawiać nad wszystkimi. Chyba wybór, Hyun. Nie możesz się teraz. Dobra, nie wiem, jak się spadnie. Oj, to jak spadło! Dlaczego tak mówisz? To w końcu moja rodzina. Chcę wyłącznie mojego dobra. Zarówno moja mama, jak i pozostali. I się nie unoś tak na mnie. No wiem, że ja pierwsza zaczęłam, ale no. I wcale temu nie zaprzeczam. Niemniej jednak nie wydaje ci się, że masz z tym jednak jakiś problem? Oznajmiłeś im swoją decyzję. Wszyscy przy tym byliśmy. Teraz musisz zachować się w sposób odpowiedzialny i konsekwentny. Jasne, że rodzina jest ważna, ale nie powinna stawać się więzieniem. Ty naprawdę nie rozumiesz. Moja rodzina bardzo się dla mnie liczy i to nigdy się nie zmieni. To se idź do niej i se im się wygaduj, a nie mi. I nie trać mojego czasu. Nie chciałam sprawić ci przykrości, ale podać tego w wątpliwość, Hyun. Mówię do ciebie jako twoja przyjaciółka. Ja również bardzo lubię twoją rodzinę, ale uważam, że powinieneś zaufać własnemu instynktowi. To tylko moje zdanie. Zrobisz tym, co zechcesz, ale uwierz mi, dobrze to wszystko znam. Tak, przepraszam. Jestem trochę zdenerwowany. Rozumiem, o czym mówisz, ale wydaje mi się, że obecnie nic nie jest proste. W każdym razie walczysz o spełnienie twojego marzenia. Powinieneś być z siebie dumny. Lepiej ryzykować, że coś się nie uda, niż żałować, że nie zrobiło się niczego, prawda? Prawda. No chodź, stawiam ci kawę na pamiątkę naszych wspólnych początków tutaj i żeby uczcić przebytą do tej pory drogę. Dziękuję, dokładnie tego mi było trzeba, zwłaszcza gdy pomyślę o oczekującym mnie dniu. No dobrze, zmykam do pracy. Dziękuję za rozmowę i za darmową kawę. Cześć, Jun, do zobaczenia wkrótce. Powodzenia. Darmowa kawa? Co? Co takiego facet musiał zrobić, żeby należały mu się takie względy? Wiedziałam, że to ty. Mógłbym już za 2-3 lata pójść na emeryturę, gdybym nie musiał tyle wydawać na tę cholerną kawę. Cześć, Eryk. No proszę, wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, czemu po prostu nie otworzysz twojego biura tutaj, co? Ty, nie mam takich rzeczy, by się jeszcze chłopak zgodzi. Hello, Klaudia, złożyłem już prośbę, a co myślałaś? No właśnie. Niestety moje szefostwo nie ma tego samego poczucia humoru. Istnieje ryzyko, że twoje poczucie humoru skaże cię na pozostanie wiecznie niezrozumianym. I jak wczorajszy powrót? W porządku?
Och tak, jasne, bez problemu. Wczorajszy wieczór był wyjątkowo sympatyczny, to pewne, ale nie do tego stopnia, żebym zapomniał, gdzie mieszkam. To prawda, było bardzo przyjemnie. Jeszcze raz Ci dziękuję. Bez Ciebie spędziłabym ten czas dołując się w samotności. Do usług, ale w zamian za moją lojalność i dobre porady, jedyne czego oczekuję, to duża filiżanka kawy. Bez cukru, jak zawsze. Proszę, uważaj, wypełniłam po sam brzeg od serca. Oto dzień, który zaczyna się przyjemnie. Teraz jestem gotowy, żeby zmierzyć się z raportami. Nigdy mi nie spieszno do wypełnienia papierów, ale kiedy już trzeba, fakt, że wydaje się to być najbardziej nie wydaje się to być najbardziej pasjonującą częścią twojej pracy. W takim razie powodzenia i do zobaczenia wkrótce. Ty wszystkim tak mówisz. O, puścił mi oczko! Oho, na to możesz liczyć. Będę potrzebował dużej, dobrej jakości kofeiny. No. Kupił mnie ty on tym oczkiem, normalnie. Eryk wyszedł, a Nina od razu do mnie podeszła. Ej, Klaudia, a co to za historia z tym Erykiem? Spędziliście razem wieczór? Ty ciekawskie, normalnie ciekawskie jajo. A ty co taka ciekawska? To chyba moja sprawa, nie? Tak, wyobraź sobie, że moje plany na wieczór doznały nieoczekiwanych zmian, a Eryk wpadł zaraz przed zamknięciem. Mam dać te a jej, ale pewno mi spadnie lawometr, nie? Ale. Nie wiem. Dobra. Oj, i spadło. Myślałam, że tak. No, w sumie nie wiem, co myślałam, ale dobra. A ty popadasz w paranoję. Chyba nie masz nic do ukrycia, prawda? Tylko pytałam. Bo z tego, co zrozumiałam, twoja randka została anulowana. To wszystko. Tak było, ale wyobraź sobie, że doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Eryk przyszedł i już zamykałam kawiarnię. No dobra, czyli tak i powiemy. Opowiedziałam jej to, co się wczoraj wydarzyło i w jaki sposób wylądowałam na kolacji z Erykiem. Okej, teraz rozumiem. Sama widzisz, że nie musiałaś z tego robić wielkiej tajemnicy. No, teraz mnie żałuję, ale to ciekawskie mnie tutaj urzekło w tej wypowiedzi, dlatego wzięłam. W sumie to mogłam jej od razu powiedzieć, przecież ona też nam mówi w sumie swoje historie wszystkie, więc. A poza tym lubię Eryka. Jest zabawny. Gdybym miała spędzić wieczór z którymś z naszych stałych bywalców, to też. Chyba wybrałabym jego, albo tak, właśnie tak, wydaje, tak właśnie mi się wydaje. Nie zaprosiłabyś Ewy? Jestem trochę zawiedziona. Kto to jest kuźwa Ewa? Czy ja coś przegapiłam? W tym evencie kalendarzowym też coś było chyba o Ewie, o ja się nie mylę. Kto to jest? Dobrze, wystawił beczki na barze. Okej, ja posprzątam stoły na tarasie. Jest prawie południe, głodomory wkrótce się tu zjawią. Rzeczywiście, miałyśmy sporo klientów. Okres egzaminów nam sprzyja. Jestem wykończona. Zrobię sobie małą przerwę, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie, oczywiście, chyba wkrótce pójdę w twoje ślady. Co za tłumy. Niekończąca się parada studentów trwała. Parada trwał dalej, tak, trwała dalej. Niewiele osób na sali, ale dużo kawy na wynos. Przez to wszystko nawet nie zauważyłam, że dostałam SMS-a. O, to Kim. Super, nie lubię jej. A więc, Klaudia, wróciłam na siłownię i widzę, że nie było cię od 2 miesięcy. Ktoś tu się za bardzo wyluzował. Jaka emotka. Ma rację i to tyle po moich postanowieniach. Cóż, to prawda, że to by mi dobrze zrobiło. Widzę to przy tak intensywnych zmianach. Wyraźnie mam słabszą formę. Pójdę tam dzisiaj wieczorem po pracy. Na szczęście miałam w zwyczaju zostawać tutaj torbę sportową. No tak super, nie? W sumie torba sportowa zawsze pod ręką. A więc zrobiłam tak, jak zaplanowałam. Po zamknięciu poszłam w kierunku siłowni. Dobra, chyba nie tu. Amoris, uliczka. Tutaj? Tak. Jej twarz rozpromieniała, gdy mnie zobaczyła. Ach, Klaudia, widzę, że otrzymałaś moją małą wiadomość. Cóż, tak, muszę przyznać, że była skuteczna. Robisz tak z wszystkimi klientami? To musi zabierać masę czasu. A mam z nią aż minus 10, dobra. Nie, właściwie to straszne, ale to nawet część biznesu, że ludzie rezygnują. Wtedy jest więcej miejsca dla zmotywowanych i nowych, gdyby wszyscy przychodzili regularnie. Potrzebowaliśmy by 2 razy więcej maszyn. Ale ty, to nie to samo. Po tym wszystkim, co dla mnie zrobiłaś, nie mogłam pozwolić, abyś się zasiedziała. Wiesz, Klaudia, w naszym wieku to teraz trzeba ćwiczyć, później będzie jeszcze trudniej. Dziękuję, Kim, jesteś prawdziwą przyjaciółką, ale szczerze mówiąc, myślałam, że będziesz dłużej na zwolnieniu. Gdy kota nie ma, myszy się rozleniwiają, co?
W sumie dalej jestem na zwolnieniu, ale mimo wszystko mogę trenować innych, skoro robię to z Wio i Cha. Mogę to robić tutaj i nic nie stoi na przeszkodzie, abym pracowała nad górną częścią ciała. Boże, dawno nie widziałam Chani, ja bym chętnie zobaczyła. Rozumiem. Poszłam się przebrać, a gdy wyszłam z szatni, Kim czekała na mnie przy maszynach. Dobra, zaczynamy. Przygotowałam ci mały zestaw na rozruszanie. Zmusiłam je do robienia jednej serii po drugiej. Nie cierpiałam tak odkąd postanowiłam wrócić na siłownię. Wiem, że to dla mojego dobra, ale to męczące. Czuję, że będę mieć zakwasy. No na pewno, jak jeszcze tak nieregularnie to wszystko robisz. Dobra, całkiem nieźle jak na początek. Zrób jeszcze dwie serie przysiadów i będzie okej. Okay. Nie będziemy przesadzać pierwszego dnia. Zostawiam cię, muszę z kimś pogadać. Uff, myślałam, że nigdy mi nie odpuści. Skończyłam z trudem, ale skończyłam. Klaudia, to ty? Nie byłem pewny w tym stroju. O, cześć, też cię dawno nie widziałam. Morgan, ale się cieszę, że cię widzę. Co tutaj robisz? Twoim zdaniem? Próbuję zachować zdrowe ciało. Podobno to pomaga na psychikę. Tak, w tej kurtce. No w sumie ja jestem takim kożuchu, no to też. Nie jestem pewien, czy to działa, ale na pewno mi to nie zaszkodzi. Przykro mi to słyszeć. To prawda, że nie za bardzo miałam czas, aby zapytać, co u ciebie, ale myślałam, że cóż, masz chwilę, nie chcę ci przeszkadzać w treningu. Nie ma sprawy, dopiero co przyszedłem, mam dużo czasu i nie przejmuj się, że się nie odzywałaś. I tak ostatnio nie za bardzo mam ochotę opowiadać, co u mnie. Ale nie przyszedłem się przywitać, żeby narzekać. A co u ciebie? Od czego by zacząć? Tak wiele się wydarzyło od naszej ostatniej rozmowy. Ja mówiłem, mam czas, a więc co przegapiłem? Wszystko mu opowiedziałam. Pojawienie się Dana, jego aukcje i jak to ocaliło Cosiber. A także historię z Crowstorm i oczywiście proces przeciwko Ryanowi. I od tego czasu pracuję nad swoim nowym projektem. Aktualnie zachowuję się jak szaleniec, bo podpisuję kontrakt z wytwórnią swojego idola. Cieszę się, że tak dobrze się odbił, chociaż czasami chciałabym, żeby miał dla mnie trochę więcej czasu. I oczywiście musisz poprać wszystkim o twoich problemach z Kastielem. Rozumiem, ale to normalne, jeżeli to są początki, prawda? Nigdy nie zostawiał cię z boku za czasów Crowstorm. Tak, z pewnością masz rację. Być może jest po prostu zaabsorbowany swoją sztuką. Nigdy nic nie jest łatwe, co? Ale tak na poważnie, dalej dobrze się czujesz w swoim związku? Tak między nami nie jestem pewna, na czym stoję. Ostatnio to było naprawdę skomplikowane. Ja sama nie wiem, nie mamy kryzysu, ale czasami się zastanawiam. Tak, oczywiście, czasem to nawet coś, co mogłoby nas do siebie zbliżyć. O Boże, no tak, no chyba jest okej, okay. Znaczy no, Nie mam, ale czasami się zastanawiam, tak między nami nie jestem pewna, na tym stoi, to było naprawdę skomplikowane. Dobra, nie wiem, dam, że tak, no bo co mam mu powiedzieć innego? Dalej bardzo go kocham, jestem pewna, że jest to odwzajemnione. Masz szczęście, cieszę się i aby cię nie okłamywał, trochę ci zazdroszczę. Biedaku, ty nie wydajesz się być w najlepszej formie. Ale słyszałam, że kogoś masz, to znaczy, że się z kimś spotykałeś. Ach, skąd wiesz, że... Cóż, nie, nic z tego nie wyszło. To było od razu po rozstaniu z Aleksem. Próbowałem się przekonać, że mogę zacząć nowy rozdział. Ale to było tylko po to, aby się odbić, jak się mówi. Nie było między nami żadnej chemii. Rozumiem. I od tamtej pory spotykasz się z kimś? Nie za bardzo. Łażenie po barach albo używanie aplikacji na jednorazowe spotkanie. To nie dla mnie. Uważam to za straszne, strasznie sztuczne, płaskie. To jest problem, kiedy przeżyłeś naprawdę wspaniałą historię, która pojawiła się jak sen. I pewnego dnia nagle brutalnie się budzisz. Rzeczywistość nie ma już tego samego smaku. Ale chyba na tym polega prawdziwe życie. Plany na jedną noc, otwarte związki. Naprawdę myślałem, że moje życie potoczy się inaczej, ale najwyraźniej się myliłem. Cóż, muszę przyznać jedną rzecz otwartym związkom. Przynajmniej nikt nie kłamie. Chłopaki ostrzegają cię, że przy pierwszej lepszej okazji będą cię zdradzać. To boli mniej niż. W każdym razie, powiedzmy, że na razie wolę skupiać się na pracy i sporcie. Morgan, tak mi przykro. Jestem pewna, że znajdziesz kogoś. Nie wiem, muszę przyznać, że straciłam zaufanie. Nie chcę znów się zakochać. To za bardzo boli, gdy historia się kończy. Nie jestem pewien, czy mam na tyle siły, by wziąć to na siebie drugi raz.
Nie wiedziałam, co powiedzieć, tylko złapałam go za rękę. Pewnie nie powinienem cię o to pytać, ale widziałaś ostatnio Aleksego? Tak, niedawno widzieliśmy się na drinku z nim i Rozą. To fajnie, ale... I jak się ma? Domyślam się, że on nie jest w takim samym żałosnym stanie. Słuchaj, szczerze, na początku trochę się o niego bałam, ale teraz uważam, że reaguje dość dojrzale. Mówi, że jest w porządku, ale jeśli chcesz znać moje zdanie, po prostu ucieka od głębszych problemów. Nie wiem, co mam powiedzieć. Co mam powiedzieć? Według mnie TB takie jest chyba bliżej prawdy. Znowu tak mówić źle o kimś, no wiecie, no. Dobra, najwyżej potem Aleksy się dowie, jak powiedziałam i się wkurzy na mnie, trudno. Mówi, że dobrze się bawi i znalazł pracę, ale tak między nami to dobrze, że czujesz się tak jak teraz. Ciągle mam wrażenie, że w pewnym momencie będziesz musiał stawić czoła wszystkiemu, czego teraz nie przetrawi. Będzie musiał stawić czoła wszystkiemu, czego teraz nie przetrawił, a wtedy... Nie wiem, wiesz, ma talent do ukłamywania siebie samego. Morgan, przestań, sam siebie ranisz. Czekajcie, dobra. Nie myśl już o tym, ty też musisz iść dalej. Sławna żałoba po związku, co? To mnie śmieszy. Przecież prosi się o żałobę po żywym człowieku. Próbujesz sobie wymówić, że to wszystko jest martwe i przepogrzebne. Boże, tak ta rozmowa dziwny przybrała, wiecie, no, dziwną sprawę. Znaczy, wiecie, no. Ale wiesz, że ten drugi jest ten sam na zewnątrz i że jego życie toczy się dalej. W przeciwieństwie do mojego, mam wrażenie, że wszystko się zatrzymało, kiedy odszedł. Nie żałuję, że go wyrzuciłem za drzwi. Musiałem. Nadal mam trochę szacunku dla siebie samego. Ale on był jedynym, którego kiedykolwiek tak kochałem i tak bardzo bym chciał, żeby to było odwzajemnione. Nie możecie po prostu iść tak ze sobą, chociaż porozmawiać, tylko tak się unikacie i w ogóle. Czasami mówię sobie, że miłość to tylko kłamstwo, które wmawiamy sobie we dwoje. I nawet jeśli tak jest, przyznaję, że w to chciałbym jeszcze przez trochę wierzyć. Przepraszam, nie chciałam, żeby to zabrzmiało tak przygnębiająco. Ja, Morgan, daj sobie trochę czasu. Masz rację. W każdym razie, wiesz, w związku z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o twoim związku i tym wszystkim. Jeśli tak długo wytrzymaliście, wbrew wiatrom i falom, to walcz, Klaudia. Walczcie o to, o co warto walczyć. Dopiero kiedy tracisz ludzi, zdajesz sobie sprawę, ile dla ciebie znaczyli. Nigdy przedtem. No właśnie. Spojrzeliśmy sobie w oczy. To prawda. Rozumiałam, co miał na myśli. Dobra, dosyć tego filozofowania. Mimo wszystko mam zamiar trochę poćwiczyć. Endorfiny są jedyną rzeczą, która pomaga zapomnieć o smutku. Chociaż trochę. Zostawiam cię, ja wychodzę. Ale miło było na ciebie wpaść, Morgan, i odwagi. Biedny, naprawdę cierpi, ale nie ma sensu nalegać. Wracam do domu. No, chodźmy. Chodźmy do domku. Tylko zawsze nie... Znaczy, zawsze nie pamiętam, gdzie. Przez park chyba. Nie, Boże, nie wracaj tu, tylko tu. I tu. Błyskawicznie weszłam po schodach. Castiel, jesteś tutaj? Ach, doskonale. Wróciłam później, bo byłam na siłowni. A co on tak jakiś smutny... I nie zgadniesz, kogo tam spotkałam. Hej, Castiel, słuchasz mnie? Co? Witaj, kochanie. Przepraszam, myślałem o strukturze. Co mówiłaś? Ja pierdzielę, są go trzasnę normalnie. Miałam zamiar ci powiedzieć, że spotkałam Morgana na siłowni. Ach, super, jak się miewa? Cóż, jako ktoś, czyj związek rozpadł się z dnia na dzień. Jak ktoś, dobra. Dobra, komu powinno być chyba, dobra, mniejsza. Okej. Okay. Powiedział coś, co mnie uderzyło. Uważasz, że miłość to tylko kłamstwo, które sobie wmawiamy. Trzeba być nieźle przybitym, żeby powiedzieć coś takiego, prawda? Może kasy jakaś mina? Westchnął, boję się. Rozumiem, co ma na myśli, ale w głębi to naprawdę ważne. Co ty myślisz? Czasami mówię sobie, że coś w tym jest. Kuziwa. Dobra, nie wiem, może C? Albo A. Trzeba być przybitym, żeby powiedzieć coś takiego, prawda? Rozumiem to na myśli, ale głębi, czy to naprawdę ważne? Raczej nie, no jak jakieś kłamstwo, no to może i no, chyba ważne, nie? Dobra, może A, nie wiem.
Cóż, tak, z pewnością. A potem wyznał mi, że zaangażował się w handel organami, by sfinansować swój nowy projekt. O czym teraz w ogóle słucha? Chciałby mieszkać w Starowcu na pełny etat i okej, więc to oficjalnie, nie słuchasz mnie, hej, no właśnie. Przepraszam, mam w głowie ten kawałek i czuję, że jestem blisko czegoś. No biada. A czy jesteś blisko mnie, chłopie, naszej SU? Spędziłeś już cały dzień w studio. Czy to zbyt wiele, by prosić cię o wysłuchanie mnie przez 5 minut? No dobra, idź, znam cię. Dopóki nie skończysz, będę rozmawiać ze ścianą. Czy mam zaraz być dla niego taka wyrozumiała? Szczerze, to mam ochotę dać te A. Dobra. Najwyżej się wkurzy. Dziękuję, kochanie. No ja pierdzielę. Co za normalnie ćwok. Pierdzielnę go zaraz. Przepraszam, potrzebuję godziny przy klawiaturze, a potem będę cały twój. Tak, a potem ty albo ja zaśniemy i nici z tego wszystkiego. Rzucił się na klawiaturę. Skorzystałam z okazji, żeby pójść na spacer z pancake'em i wziąć prysznic. No dobra, uwaga, ja jestem ciekawa. I ku mojemu zaskoczeniu, kiedy wróciłam, naprawdę już skończył. Był w kuchni i rozmawiał przez telefon. No super. I tak. F moll, czy jakoś tak. Jest idealnie, ale jeśli słuchaj, po prostu dumi dremel sol. Nie wiem, zobaczymy przy aranżacji, prawda? Cóż, chyba nie będziemy dzisiaj rozmawiać o niczym innym. Zjedliśmy miły, mały posiłek, ale wiedziałam, że myślami dalej był gdzieś indziej. A kiedy skończyliśmy, był wykończony i chciał po prostu iść spać. Poczekajcie, włączę swój laptopa do ładowania. Dobra. I chciał iść spać, no właśnie. Zdaję sobie sprawę, że w ciągu 3 lat nigdy nie widziałam go w takiej twórczej fazie. To imponujące i niekoniecznie łatwe dla mnie. Po chwili zasnął. Mi zasypianie zajęło trochę dłużej, bo ciągle o tym myślałam. Ziemia do Klaudii, powtarzam, ziemia do Klaudii, słuchasz mnie? Przepraszam, Dambi, jestem trochę rozkojarzona, źle spałam. Ach, wiem coś o tym. Kolejna kawa? Tak, dziękuję, to miłe. Naprawdę jej potrzebuję, inaczej nigdy nie przetrwam tego dnia. Ach, poczekaj, przepraszam. Może to Dan? Cześć, Czani. O, Czani, fajnie. Cześć, Czani. Miło cię słyszeć. Minęło już trochę czasu. Cześć, Klaudia. A więc wróciłaś do sportu. To dobrze robi, co? Widzę, że wieści szybko się rozchodzą. Szpiegujecie mnie, czy jak? Nie, ale Kim przyszła dzisiaj do pracowni i opowiedziała nam, jak cię zmusiła, żebyś wróciła na siłownię. Cóż, tak, znasz ją. Za bardzo bałam się, że przyjdzie do kawiarni i zaciągnie mnie siłą. Tak, z kulami jakoś cię obwiąże, oplącze i cię siłą normalnie wytarga. Ale to prawda, że to dobrze robi. Potrzebuję tego. Chyba ostatnio jestem trochę zestresowana. Ach, przepraszam, ostatnio byłam dość zajęta, ale chcę, żebyśmy się spotkały. No. Właśnie idę po książkę na uczelnię. Jeśli chcesz, możemy się spotkać za 30 minut. Z przyjemnością. Dołączę do ciebie na uczelni. Dziewczyny poradzą sobie bez mnie. Muszę cię zostawić. Ktoś jest na tarasie, ale to Priya. Do zobaczenia, Chani. No nie, tylko nie ona. Nienawidzę jej ostatnio i jak tylko będzie możliwość, żeby z nią zjechać lowo, to tak zrobię. Rozmawiała przez telefon, kiedy przyszłam. Pomachałam do niej ręką. Rzuciła mi mroczne spojrzenie, gdy mnie zobaczyła. To prawdopodobnie przez historię z Mariną. No już takie sygnały ona wysyła, to co ja się tu będę, kobieto, idź w ogóle i odpuść se ją. To prawda, że to nie było zbyt mądre z Rayana i mojej strony. Cóż, powiedzmy nawet, że trochę naiwne. Mam nadzieję, że nie jest na mnie zbyt zła. Zaraz się dowiem, rozłączyła się, no przestań. Cześć, Prio, wszystko gra? Chcesz się czegoś napić? Szczerze mówiąc, nie po to tu przyszłam i nie wszystko gra. -20 mam, uwaga. A byłoby lepiej, gdybyś nie próbowała sabotować mojego procesu za moimi plecami. Ja, przepraszam, Prio, nie miałam niczego złego na myśli. Chciałam tylko. Ale co ty sobie myślałaś do cholery? Czy zdajesz sobie sprawę, że powinnam cię za to pozwać? Pozwij mnie! To bardzo poważne, co zrobiłaś, nie wspominając już o traumie, jakiej doznała biedna Marina. Kuźwa. Przepraszam, wiedziałam, że ci się to nie spodoba, ale powinnam zobaczyć, w jakim stanie jest Ryan. Chciałam mu tylko trochę pomóc, tak? Ale przecież niczym jej nie groziłam. Co ja mam teraz wybrać do cholery? Dobra, nie wiem. Chciałam tylko otworzyć.
otworzyć dialog. Nie miałam nic złego na myśli, przyrzekam. Ryan chciał tylko tyle, co by się od... to by się odbyło przy świadkach. To nie w tym tkwi problem, Klaudia. Marina cierpi bardziej niż myślisz. Tak, jak się kuźwa musi tak z kłamstwem pewno w sobie dusi, to na pewno cierpi. Nie przyszło wam do głowy, że jeśli chce ugody, to są na to oficjalne ścieżki? Wiem, że nie myślałaś, że to takie poważne. Masz zbyt dobre serce, Klaudia. Weź spadaj. Ale myślę, że on o tym wie i najwyraźniej próbuje wykorzystać cię do obejścia sprawiedliwości. Jak myślisz, co to mówi o jego winie? On dokładnie wie, co robi. Ale nie martw się, nie będzie ci już zawracał głowy. Z drugiej strony ja nie będę sobie odmawiać. Próbował użyć cię jako narzędzia i dopilnuję, żeby do tego teraz... Żeby go... To go teraz nawiedzało. To, co zrobił, jest bardzo poważne. Możliwe nawet, że wezwę cię do sądu. Sędziego to powinno zainteresować. W końcu chciał się wymigać bocznym wyjściem, ale sam dostarczył mi nową broń. A weź się, kuźwa, wal na te swoje wielkie cyce normalnie. I skoro posuwa się to tak do podstępnych działań, oznacza to, że presja działa. Nie wiem, jest zagubiony. Zapewniam cię, że był w naprawdę złym stanie. Wiesz, dostaje dziesiątki obraźliwych listów i gruźb. Nikt już nie chce z nim rozmawiać. Mam taką nadzieję. Mógł o tym wszystkim pomyśleć, zanim zaczął zachowywać się jak świnia. A ty zachowujesz się jak krowa. Nara. Nie zamierzasz mi powiedzieć, że jesteś po jego stronie, prawda? Tacy ci muszą służyć za przykład. Ja pierdzielę, jaka feministka normalnie. Tylko w ten sposób coś się zmieni. Te dranie zrozumieją tylko strach. Naprawdę nie podoba mi się, kim się stajesz, Prio. Chyba nie mamy sobie nic więcej do powiedzenia i w żadnym momencie nie pomyślałaś, że mimo wszystko istnieje szansa, że jest niewinny. To ty się zmieniłaś, Prio. Wcześniej taka nie byłaś. Masz w sobie tyle agresji. To nie ty. Wszystko bym jej chciała powiedzieć. Najlepiej, ale... Albo jestem za A albo C. Dobra, niech spada. Słucham? Klaudia, nie rozumiem, co ci zrobiłam. Chyba siebie nie słyszysz. To, że masz swoje przekonania, to jedna rzecz. Ale teraz? Stajesz się karykaturą swojej szefowej. W końcu tego właśnie chciałaś, prawda? Po prostu domyślam się, że jej też nie zostało już wielu przyjaciół. Jaka mina. Jeszcze nie spadło. Oh, fuck! Aż o tyle spadło! Ja liczyłam, że jakieś, wiecie, 5, 10, 15, kuźba, o 50, ale mam ciary. Dobrze, myśl o tym jak chcesz. Jestem zawiedziona, Klaudia, po tych wszystkich latach. Tak, sama sobie na to zasłużyłaś. Nie myślałam, że sprawy tak się zakończą, ale cóż. I to jeszcze ty przyjdziesz i przeprosisz Ryana i mnie, że tak wszystkich tutaj chciałaś na niego, wiecie. Jeszcze zobaczysz. Podobno życie to przede wszystkim kwestia wyborów. W takim razie do widzenia. Szybko sobie poszła. Przykro mi, ale nie mogłam siedzieć cicho. Bardzo dobrze zrobiłaś. Bardzo jestem z ciebie dumna. Zdecydowanie cokolwiek się stanie, ta sprawa zmieni wiele rzeczy. Trzeba wierzyć, że im dalej zachodzimy, tym bardziej tracimy złudzenia. W każdym razie dobrze mi zrobić spotkanie z Chani. Już jestem spóźniona. Ale normalnie, ale emocje. Poczekajcie, na uczelnię to gdzie to? To nie tutaj. Ale jaja. Dobrze, dobrze. Poczekajcie, bo ja nie miałam iść. Gdzie się szło do uczelni? Słodki Amoris. Może wejdę, zrobię tak. O, bo nie wiem. Chani nie odbiera telefonu. Musi być w pobliżu. A może spotkam Marinkę? Poszukam jej. O, to może właśnie ją spotkamy. Pogadamy sobie coś. Poczekajcie, może na stołówce sobie spokojnie wcina, a może w kibelku siedzi. Może Czani jest w sali wypoczynkowej, zajrzę tam. Nie ma jej tutaj. Trudno, poszukam gdzie indziej. O, proszę, wejdź, Klaudia, co cię tu sprowadza? O, pani Paltry, chyba tak się nazywała, nie? Dzień dobry, pani Paltry, no właśnie. Jeszcze mnie pani pamięta? Jak mi miło. Przecież nie minęło aż tak dużo czasu. 4? Nie, 3 lata, zgadza się. A może ona nam pomoże z tym Ryanem, czy coś? Nikt tutaj nie zapomniał o twoim zaangażowaniu, kiedy organizowałaś galę charytatywną. Tak się cieszę, dla mnie też było to wspaniałe doświadczenie, które pozwoliło mi posmakować tego rodzaju rzeczy. To tak bardzo, że kupiłam kawiarnię, w której odbywała się gala i przemieniłam ją w kawiarnię galerię. Często organizujemy wystawy, proszę zajść któregoś dnia.
Och, a więc to wszystko wyjaśnia. Widziałam, że Cosi Bear zmienił właściciela, ale nie skojarzyłam faktów. Nigdy nie wychodzę na miasto, jestem prawdziwym pustelnikiem. A więc co cię do nas sprowadza? Chcesz znowu studia? Chcesz znowić studia, czy... Nie, naprawdę nie miałabym czasu. Szczerze mówiąc, szukam Chani. Nie wiedziałam jej dzisiaj. Pan Labrecz nie ma dzisiaj zajęć. Nie szkodzi, pochodzę jeszcze trochę i w końcu na nią wpadnę. Przepraszam, że przeszkadzam, ależ wcale. Och, powiedz, skoro już tu jesteś, byłaś na historii sztuki, prawda? Więc byłaś studentką pana Zaidi. Cóż, tak, rzeczywiście. Przypuszczam, że słyszałaś o tej smutnej historii, która go dotyczy. Przytaknęłam. Chciałam zobaczyć, do czego zmierza. Wszyscy byliśmy bardzo rozczarowani, gdy dowiedzieliśmy się, że dopuścił się takiego nadużycia władzy. Wiedz, że jeżeli masz mu coś do zarzucenia, mogę skontaktować się z jej prawniczką. Znam Priję, nie ma takiej potrzeby. Jeśli chce pani wiedzieć, widziałam się z nią zaledwie 15 minut temu. Doskonale, co za milutki świat, więc wyobrażam sobie, że już z sobą o tym porozmawiała. Tak, ale panie Paltry, jeśli mogę sobie pozwolić... Była pani dość blisko z Ryanem, prawda? Jak to się stało, że rekrutuje pani świadków dla prokuratury? Będę z tobą szczera. No, tego się nie spodziewałam kompletnie. Myślałam, że właśnie wstawi się i nam pomoże. Właściwie to ja skierowałam to biedne dziecko do Prii. Jak to? Nikt mi nigdy o tym nie powiedział. Zostałam za kulisami. Jeśli musisz wiedzieć, to wszystko zaczęło się od pewnej rozmowy. Zauważyłam, że ostatnio Marina była trochę nieobecna. Zawsze była niespokojna, mimo że jest poważną studentką. Po tych wszystkich latach znam studentów całkiem dobrze. Od razu pomyślałam o osobistym problemie. Ale z doświadczenia wiem, że nie ma sensu bezpośrednio konfrontować się z danym studentem. Więc porozmawiałam z jedną z jej przyjaciółek i byłam przerażona tym, czego się dowiedziałam. Podobno już od kilku miesięcy było coś nie tak z Ryanem. I nagle dowiedziałam się, że wezwał ją do siebie, żeby porozmawiać o ich relacji. Kuźwa. Zdajesz sobie sprawę? Tak, szczerze mówiąc, wiedziałam o tej rozmowie. Widziałam, jak Marina rozmawiała z Ryanem na uczelni jakiś czas temu. I to ja zasugerowałam mu, żeby była wrażliwa. Czekajcie. I to ja zasugerowałam mu, że była wrażliwa na jego urok. Obiecał mi, że położy temu kres. Ale nie było mnie z nimi w tym biurze. Nie wiem, co się tam wydarzyło. Mogłabym jednak dać sobie rękę uciąć, że nie mogłam znieść, że Ryan chciał ją od siebie. Mogłam, że nie mogłam. Czekajcie. Mogłabym jednak dać sobie rękę uciąć, że nie mogła znieść, że Ryan chciał ją od siebie odsunąć. A całkiem możliwe, że Ryan zachował się niestosownie. On zawsze miał problem z kon. Nie, to. Niestety jestem przekonana, że jest wręcz przeciwnie. To wszystko zostanie między nami, prawda? Wezwałam więc do siebie Marinę, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Biedna, nie wiem co jej powiedział, ale była cała zapłakana, no po prostu dał jej kosza. Miała problemy ze sformułowaniem spójnych zdań. Na szczęście umiem czytać między wierszami, musiałam trochę na nią nacisnąć. Zwłaszcza kiedy starała się zminimalizować fakty, to niestety klasyczne. Boże, co za baby normalnie wstrętne. Jakiś rodzaj syndromu sztokholmskiego. Zrozumiałam, co się działo. Podobno utrzymywał z nią relacje już od jakiegoś czasu. Musiał się przestraszyć, gdy dowiedział się, że inni o tym wiedzą i próbował to zakończyć. Przypuszczam, że... Musiałam nalegać, żeby postąpiła właściwie, ale nie mogłam pozwolić, żeby zawaliła obiecujące studia przez Don Juana. Przypomniałam sobie o Pri, zawsze dzieliłam ideały i poczucie obowiązku tej młodej kobiety. Skontaktowałam je ze sobą. Tak się to właśnie potoczyło. Nadal w to nie wierzę. Sama to powiedziałaś, wyznała tylko półsłówka. W każdym razie to półprawda, czyli kłamstwo. Cóż, gdybym wiedziała, miałam wątpliwości, ale teraz w relacji z pierwszej ręki. Nie, ja nadal go bronię i będę murem. O ja, jeszcze z nią minus 10, więc aż ja zaczynam wątpić, ale nie, to jest naprawdę niemożliwe, żeby to tak wszystko się potoczyło. Obawiam się, że mamy jeszcze sporo do zrobienia, aby całkowicie wyzbyć się patriarchalnej dominacji. Ja zostawię cię już, naprawdę muszę znaleźć Chani. I ja to za babska, normalnie babska jak babsztyle. Ach, Chani, w końcu wszędzie cię szukałam.
Przepraszam, zgubiłam się trochę między półkami, ale znalazłam w końcu książkę, której szukałam. Hej, wszystko gra, jesteś strasznie blada i to ja to mówię. Właśnie odbyłam rozmowę z panią Paltry, która mną wstrząsnęła. Poczekaj, wszystko mi opowiesz, tylko wypełnię kartę i pójdziemy do mnie. Ojejku, po drodze streściłam wszystko Czani, uwzględniając to, czego dowiedziałam się rozmawiając z panią Paltry i co o tym myślałam. Usiądź, gdzie możesz, zagotuję wodę. Zdecydowanie cała ta historia jest szalona. Oczywiście na uczelni wszyscy mówią tylko o tym. Ale to pierwszy raz, gdy słyszę historię w całości, wraz z różnymi punktami widzenia. A więc co o tym sądzisz, skoro teraz wiesz już wszystko, wiesz tyle samo co ja? Jest kilka rzeczy, które mnie intrygują w tej historii. Po pierwsze, Ryan lubi myśleć o swoich studentkach jak o równych sobie studentach i uczy się od nich tyle samo, ile ich uczy. Ale bardzo bym się zdziwiła, gdybym dowiedziała się, że wykorzystuje swoje stanowisko do zmiany charakteru relacji. Ja wiem, że wszystko jest możliwe, ale nie do końca jestem w stanie w to uwierzyć. Nie wyobrażam sobie, że to robił. Może być zbyt przyjazny, ale po prostu jest w swoim własnym świecie. Zgadzamy się. Nawet jeśli igrał z granicami relacji, będąc zbyt przyjacielskim, nie jest prześladowcą, do jakiego przedstawia ta historia. Ja też tak nie uważam. Poza tym, jeśli ty, która znasz go lepiej niż ja, potwierdzasz to, to mi wystarczy. Ale jest coś jeszcze. W ogóle nie widzę Mariny w roli, którą jej przydzielono. W każdym razie, na razie nie ma sensu tego rozdrabniać na kawałki. Ale wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze daleko od końca tej historii. O Boże. Wypełniłyśmy naszą herbatę w relatywnej ciszy. To jedna z rzeczy, które najbardziej doceniam u Chani. Nie jest typem osoby, która mówi ze strachu przed ciszą i wie, jak dać sobie czas. Cóż, życie nie sprowadza się tylko do tej historii. A ty jak się miewasz? Świetnie, dzielę czas między uczelnią a warsztatem. W sumie to zabawne. Od kiedy zaczęłam na poważnie traktować malarstwo, odzyskałam przyjemność z mojej pracy. Chyba po prostu potrzebowałam równowagi, ale w końcu nie zamierzam porzucić wykładów. To znaczy, nawet jeśli miałabym wystartować artyst... Czekajcie. To znaczy, nawet jeśli miałabym wystartować artystycznie, to znaczy, jeszcze tam nie jestem, ale można pomarzyć. W każdym razie, historia średniowiecza na swój sposób odżywia moją pracę artystyczną i jestem z tego bardzo zadowolona. Poza tym to dobrze, że Kim dołączyła do nas w pracowni i wnosi swoją własną energię. Zazwyczaj przychodziła tylko Yel, ale to nie to samo. Masz z nim jakiś problem? Znam cię, gdy robisz taką minę. Nie, to znaczy, nie wiem. Ostatnio nalega, aby mnie reprezentować. No i to świetna wiadomość, prawda? Minęło już z 5 czy 6 miesięcy, odkąd znowu chwyciłaś za pędzle. I masz już agentkę, która jest tobą zainteresowana, to wspaniale. Tak, oczywiście, tak na to patrząc, po prostu bardzo nalega, żebyśmy szybko podpisały umowę. I nie wiem, sprawia, że czuję się trochę niezręcznie, gdy jest tak bezpośrednia. To prawda, że ma dobre oko i udziela świetnych rad, ale zawsze sprowadza wszystko do pieniędzy. Nie jestem pewna, co o niej myśleć. Nie rozmawiałam o tym z Violettą, bo wydaje mi się, że ma dobre relacje. Że mają dobre relacje. I nie chcę tego zepsuć, ale nie wiem. Nie tak widzę moją artystyczną pracę. No, rozumiem cię. Ty po prostu robisz to dla frajdy, przyjemności i w ogóle, a nie dla pieniędzy. Nie jestem pewna, czy to jest odpowiednia agentka dla mnie. Co o tym myślisz? Osobiście bardzo lubię Jel, ale jeśli jej nie czujesz, to nie ma przymusu. Rozumiem cię, ale wierz mi, jest naprawdę świetna. Dobra, nam to nie wiem. Agent jest bardzo ważny dla artysty. Musisz poświęcić trochę czasu i znaleźć kogoś, kto sprawi, że będziesz czuć się swobodnie w 100%. Tak, też tak myślałam, ale bałam się, że już nigdy nie nadarzy się okazja. Ależ nie martw się o to. Jak mówiłam, nie od tak dawno zaczęłaś traktować to na poważnie. Masz mnóstwo czasu, by zobaczyć, co przyniesie ci przyszłość. Tak, masz rację. Cóż, następnym razem, jak przyjdzie, będę stanowcza. O kurde, ciekawe, co to. Co z tego wyjdzie? Czy mnie Jel nie ochrzani? W każdym razie dzięki. Rozmowa z tobą pomogła mi dostrzec rzeczy wyraźniej. To nie zawsze jest łatwe. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Chociaż raz, gdy to ja mogę ci pomóc w rozwiązaniu sytuacji. No i lowo nie podskoczyło, więc Cóż, będę musiała już iść, ale miło było cię widzieć. Naprawdę tego potrzebowałam.
Uścisnęłyśmy się. Mam prawdziwe szczęście, że ją mam. Dobra, wracamy do pracy. I co tam się stanie, Dambi? Wszystko okej, okay, Nina? Wszystko dobrze? Poszło podczas mojej nieobecności? Gdzie jest Dambi? Właśnie sobie poszła. Dzisiaj pracowała tylko na pierwszej zmianie. Przy okazji, ona też uważa, że wystawa młodych artystów to świetny pomysł. Nie nalegam oczywiście, ale wiedz, że w razie czego może przedstawić mi cyfrowych artystów. Cóż, zgoda, jak chcesz, porozmawiamy o tym później. Hej, Klaudia, wszystko gra? Dobrze widzę, że nie za bardzo mnie słuchasz. Wyglądasz na wzburzoną. Nie, to nic takiego. O, spójrz, kto to. Cześć, gwiazdy rocka. Ach, lubię takie przywitania. O, cześć. Cześć, Castiella, Gabin. Rzadko przychodzicie tutaj we troje. To prawda. Oj, Gabinek przyszedł. Ja też czuję, że tu będzie taki ship z Niną, że normalnie... Ach, ideolo, pasują do siebie, to tak trzymam na nich kciuki, że coś tutaj, wiecie, wyjdzie z tego. Znaczy z tego, no po prostu raz ze sobą rozmawiali, ale no. Cześć, Klaudia, cześć, Nina. Stwierdziliśmy, że zasługujemy na małą przerwę. I ze wszystkich miejsc postanowiliście zaszczycić swoją obecnością Cosiber, to mistrz chlebia. To dlatego, że w przeciwieństwie do tego, co myślisz, dzielę się równo między tobą a muzyką. Pocałuj mnie zamiast pogarszać swoją sytuację. A Gavin też nie miał nic przeciwko małej wizycie. Ona chyba na Ninę spojrzał. A więc nowy album idzie do przodu. Raczej nieźle, tak. A przede wszystkim znaleźliśmy wytwórnię. To Ronnie Daley nas produkuje, możesz w to uwierzyć? Całkiem dobrze, tak, nie wspominając o tym, że poświęciłam romantyczny wieczór na ołtarzu tej współpracy. Wyluzuj, Castiel, możemy z tego żartować. Już się potem pozbierałam. Żarty na bok, bardzo się cieszę. Jestem zadowolony, ale Gabin, czy nie umówiliśmy się, że nie będziemy o tym mówić, dopóki nie podpiszemy umowy? Ja, przepraszam, Nina zapytała o nowiny, a ta jest całkiem wielka. Tym razem puszczę to płazem, tylko dlatego, że to ona. Ronnie Daley, to brzmi znajomo. Czy to nie główny wokalista zespołu Winged School? Prawdę mówiąc, nie wiedziałam, że jeszcze żyje, ale cóż, ja i stare rzeczy. O, jaka mina! Zdecydowanie, najpierw Gansie, teraz Winged School. Chyba wiesz, że muzyka została wynaleziona przed XXI wiekiem. Czy informacja do ciebie nie dotarła? Ach tak, myślałam, że pojawiła się wraz ze streamingiem. Ale to tłumaczy szmery na nagraniach Thelonious Monk. Coś słyszałam chyba, te Thelon, coś mi się kojarzy, ale nie wiem. Dziękuję Gabin za wykład w moje rozumienie świata. Będę dziś spała mniej głupia. Ech, ale może jednak da się uratować twój przypadek. Nie wiedziałam, że interesujesz się jazzem. Tylko dlatego, że nie interesuje mnie twój glam staromodnego rockera, nie oznacza, że jestem niewykształcona. A co myślałeś? Nie, nie o to mi chodziło. To znaczy, przepraszam, ale to tak, że ty ze swoimi rzeczami dla starych, to tam. Cóż, ja bardziej znam się na bluesie z Chicago. Ach, nie za bardzo się na tym znam. Cóż, tylko powierzchownie. Więc może jeśli dalej da się z tobą rozmawiać, pożyczę ci jeden album albo dwa albumy. Okej. Okay. Album? Znowu zaczynę z rzeczami dla starych. Podaj mi tylko nazwiska, mam internet, wiesz. Aha, zgoda, zgrywasz miłośniczkę muzyki, ale słuchasz skompresowanej muzyki. Ponieważ wyglądało na to, że będą jeszcze dyskutować przez jakiś czas, usiadłam z Castielem i Leom. Są uroczy, nie uważasz? I jak to? Uważasz, że... Nie wiem, Nina dopiero wychodzi z mojego zawodu i... Och, poczekaj, nie mówię, że oni sami o tym wiedzą. Ale mimo to Gabin wspomniał, że mieli małą wymianę zdań wokół Guns N' Roses. Uważam, że przykładał do tego dużą wagę, jak na zwykłą wymiankę zdań. Tak właściwie to nie zła z ciebie plotkara. Ach, widzisz, nie tylko ja tak myślę. Nie możesz zostawić go w spokoju. Ale widziałaś go już kiedyś z kimś, żeby chociaż z kimś rozmawiał? Nie, to prawda. Pomyślałam, że po prostu jest dyskretny albo nie jest zainteresowany. To się zdarza, wiesz. Nie, ale mimo wszystko w ciągu 5 lat nie mówię ci, nasz Gabin to prawdziwy romantyk. Tym lepiej dla niego. Życzę mu więcej szczęścia niż miałam ja.
Dalej tak mi przykro, ale mimo wszystko trzymasz się. Tak, w porządku. Cóż, są chwile, kiedy jest trochę trudniej, ale daję radę. Ale nie jestem gotowa, aby się z kimś związać. Możesz być tego pewna. Dałam już wystarczająco dużo. Teraz podążam swoją własną ścieżką i mamy szalony album do nagrania. Przypominasz mi pewnego przyjaciela, ale masz rację, że skupiasz się na pracy. Przynajmniej nie będzie ci brakowało zajęć, co pomaga zachować trzeźwy umysł. Ale jeżeli chodzi o plotki, tak będzie lepiej, jeżeli skupimy się na życiu miłosnym Gabina. Przepraszam, trochę za bardzo dałem się ponieść dyskusji. O czym rozmawialiście? Cóż, o niczym ważnym. Widzimy się dzisiaj wieczorem, zgoda? Okej. Okay. Tak, dokładnie. To nie wszystko, ale może będziemy już wracać, co? Naprawdę chciałbym, żebyśmy skończyli demo do Bringing Down the House, a my mamy jeszcze trochę pracy. To prawda, a im szybciej, tym lepiej. Na razie wszystkim. Wpadnę przy okazji. Jaka mina, uwielbiam tą minę. O co chodzi, Klaudia? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nie, nie, nic. Muszę zająć się księgowością. Zostawiam ci kawiarnię. Na razie, dziewczyny. Do następnego. Na razie, Leo. Czam Lia. Koniec dnia przebiegł w największym spokoju. Dla odmiany dobrze mi to zrobiło. W domu Castiel był zrelaksowany i szczęśliwy, że skończył swoje demo. Rozmawialiśmy o mojej rozmowie z panią Paltry. Nadal ciężko mu uwierzyć w winę Ryana. Doradził mi, żebym pozwoliła, żeby sprawy potoczyły się swoim torem. Z pewnością ma rację, przecież nie jestem bezpośrednio zamieszana w tę sprawę. Już dawno nie zajmowałam się samą kawiarnią, ale Nina ma zajęcia, a Dambi przychodzi w południe. Mam nadzieję, że nie będzie miała zbyt wielu kłopotów, bo muszę spotkać się z Danem na lunchu. Powiedział mi, że zrobił duże postępy w naszym projekcie, w naszych projektach spółki. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. Mimo wszystko już dawno nie byłam sama podczas porannych, intensywnych zmian jak przedtem. Cóż, przynajmniej spałam lepiej niż poprzedniej nocy, to już coś. Poradziłam sobie, ale to prawda, że bardzo szybko przyzwyczaja się do komfortu posiadania asystentki. Poza tym nie jestem rannym ptaszkiem. Cóż, będzie lepiej po dużej filiżance kawy. Jako, że nikogo nie było, usiadłam i w końcu trochę odpoczęłam. Jeszcze trochę i bym zasnęła. Cześć, Claudia, przepraszam, że zakłócam twoją przerwę, ale chciałabym zamówić dwie kawy. Nawet nie muszę się odwracać, żeby rozpoznać ten głos. Cześć, Eryku. Wiem, że jesteś uzależniony, ale mimo wszystko dwie kawy za jednym razem, nawet jak na ciebie? Nie, druga jest dla odważnego sługi prawa i porządku, który wrócił do domu. Nat, już po wszystkim wróciłeś, co za ulga. Dobrze, siadajcie, stawiam wam kawę. Tak bardzo chcę wiedzieć wszystko, co możecie mi powiedzieć. Cóż, skoro to wszystko jest już za mną, to chyba mogę ci trochę powiedzieć. Nie wdając się zbyt wiele szczegółów, oczywiście, w tym celu będziemy musieli poczekać na film. Czekajcie, o. A tak bardziej na serio, technicznie operacja trwa nadal, ale ja już jestem zadowolony. Poczekaj, nie opowiadaj od razu, nie wspominałaś o kawie, Klaudia. Z tego co widzę, Eryk dalej jesteś twardy w interesach. Dobrze, już idę. Twardy w interesach, dobra, co mój mózg teraz szczaił, dobra. Ściem ważne. Wróciłam z trzema parującymi filiżankami, a Nat zaczął swoją historię. Dobra. Dobra, ogólnie facet, którego próbujemy przyskrzynić, jest bardzo dyskretny, rzadko się pojawia. Nawet ze swoimi ludźmi, a teraz szykował się wielki deal. Nowy dostawca, duże ilości, takie rzeczy, którymi ten typ musi się zająć osobiście. Tak właśnie z powodu tego układu przeniknąłem do tej organizacji. Aby przyłapać ich na gorącym uczynku? Nie, od tego mieliśmy zdalną ekipę fotografów z zoomami godnymi satelity. Ja musiałem zidentyfikować naszego klienta, miałem dużo szczęścia. Dość szybko udało mi się zostać docenionym przez tę organizację. Co pozwoliło mi być częścią bliskiej ochrony szefa. Wow, to musiało być super przerażające, prawda? Napięcie, ci wszyscy faceci z bronią. Nie wiem, co sobie wyobrażasz. Tak, obie strony miały ochroniarzy, w tym mnie. Ale to się odbyło w prywatnej jadalni, czterogwiazdkowej restauracji, a nie w pobocznej uliczce. Kuźwa, ja nadal tak myślę, że to ten Dan. Oni przecież jeszcze się nie widzieli, wiecie, tak chyba w grze. Chyba coś mi umknęło, ale ja tak myślę, że to jest... No...
Dwóch facetów wymieniło się kluczykami do samochodu i furgonetki. Wszyscy wiedzą, że pojazdy są uzbrojone. Każda ekipa wysyła jednego ze swoich ludzi, żeby odebrała albo pieniądze, albo narkotyki. Chłopaki dzwonią do swoich szefów. Jeśli wszystko jest w porządku, to po zakończeniu posiłku wszyscy wracają spokojnie do domu i demontują ładunki wybuchowe. Tymczasem szefowie jedzą, nie było nas nawet w tym samym pokoju. Więc cóż, oczywiście jest trochę napięcia, ale to nie jest jak w filmach. Logistyką posiłku zajmuje się zewnętrzna rodzina, która w ostatniej chwili powiadamia strony i która nas przeszukała przy wejściu. Nie byliśmy nawet zatrzymywani. Jeśli wszyscy są poważni, wracasz przed północą. Wróciliśmy. Obaliliśmy to z moimi kolegami. Cóż to właściwie? To głównie dlatego, że szef chce mieć oko na wszystkich następnej nocy, żeby uniknąć przecieków. Wyjechałem dziś rano zgodnie z planem. Ledwo zdążyłem złożyć raport, a biorąc pod uwagę godzinę, zespół jest już w drodze, aby przejąć furgonetkę i zgarnąć kilku śpiochów, którzy dalej będą w siedzibie. Istnieją nikłe szanse, że dorwą Valen, szefa operacji na miejscu. Ale najważniejsze jest to, że cały zespół został uwieczniony. Jeden z nich na pewno się przyzna, gdy pokażemy im zdjęcia pamiątkowe. A stamtąd musimy tylko poczekać na nakaz i złowić naszego rekina. Mimo wszystko twoja historia jest niezła. Brakuje tylko strzelaniny i pościgów samochodowych. Ale poważnie, to imponujące. Jestem z ciebie taka dumna, Nat. Chcesz jeszcze jedną kawę? Ja stawiam. Dziękuję, to miłe, ale jestem wykończony. Wracam do domu, wezmę długi prysznic. I skorzystam z mojego pierwszego prawdziwego dnia wolnego od miesięcy. Ja za to mam przed sobą dzień przesłuchiwań, więc jeśli twoja hojność jest rozstrzelana, to szczególnie dlatego, że to ty, ale nie rób z tego nawyku. Nie mogę tracić mojego najlepszego klienta. Wyszli z uśmiechami na ustach. Nat, gdy pomyślę, jaką przeszedł drogę. Cóż, to nie wszystko, ale dam mi się spóźnia. Mam nadzieję, że niedługo się pojawi. Godzina później nadal jej nie było. Zostawiłam jej 3 wiadomości i 4 SMS-y. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Trochę mnie to martwi. Ach, to ona. Sorry, Klaudia. Miałam mega nieprzewidzianą sytuację. Zadzwonię, jak tylko będę mogła. Sorry. Ach, to ogromne fiasko. Lepiej, żebym miała dobre uzasadnienie. No, pewno grała i no, bo ciekawe, no na pewno coś. Jeśli szybko nie znajdę jakiegoś rozwiązania, będę musiała wystawić Dana. I wcale to nie pomoże moim interesom. Cóż, spróbuję poprosić Ninę. Nie odpowiadała, bo jest na zajęciach, ale nie udało nam się skomunikować za pomocą SMS-ów. Nie martw się, Klaudia, poradzę sobie, ale nie będę mogła przyjść przed 12:40, sorry. Cóż, nie pozostało mi nic innego, jak uprzedzić Dana. Jak się spodziewałam, nie był zachwycony. Jest raczej przyzwyczajony, że wszystko idzie po jego myśli. Czekałam, aż Nina się w końcu pojawiła. Cześć, Klaudia, ja przyszłam najszybciej, jak się dało. Jesteś najlepsza, Nino, stokrotnie dzięki i lecę, na razie. No dobrze, że chociaż Nina mogła nam pomóc. Poczekajcie, chyba do restauracji, co? Wejście do parku. Restauracja? Tak. Ach, mimo wszystko, nareszcie jesteś. Wahałem się, czy odejść, ale moje podniebienie mnie zatrzymało. Dzień dobry, Dan. Naprawdę przepraszam za spóźnienie. Nieprzewidziany wypadek. Wiesz, jak to jest. Nie wiesz, jak trafne są to słowa. Są dni takie jak ten, kiedy lepiej byłoby złamać nogę. Naprawdę bardzo mi przykro. Złe wieści? Pewne niedogodności. Nic, z czym nie można by sobie poradzić, mam nadzieję. To znaczy, czego chcesz, to biznes, tak już jest. Podwójnie mi przykro, że się do tego dorzuciłam. Nie mówmy już o tym. Jestem trochę spięty i obawiam się, że jestem staromodny. Nauczono mnie punktualności ciosami linijką. Wychowałem się w najsurowszych instytucjach, wiedziałaś? Szczerze mówiąc, nie, nic o tobie nie wiem. A przy okazji, skoro mamy zostać partnerami, chętnie dowiedziałabym się o tobie trochę więcej. Co zrozumiałe i nie myśl, że o tobie zapomniałem, byłem bardzo zajęty. Ale pracuję nad tym mój zespół i za około 10 dni wrócę do ciebie z czymś konkretnym.
Masz moje słowo, ale w międzyczasie, co chciałabyś o mnie wiedzieć? Nie wiem, wspominałeś o swoim zdrowym wychowaniu. Muszę przyznać, że nie wyobrażałam sobie ciebie jako dziecka, czym dziecko. Nie pomyliłabyś się. Za moich czasów dziecko z wyższej klasy średniej nie miało czasu, by zostać nim zbyt długo. W zasadzie byliśmy tylko małymi trofeami, tak? Na wystawie. Trzeba było mieć dobre stopnie. A przede wszystkim nie wychwalać się. Żadnych hałasów, żadnych wybuchów emocji. Nigdy nie widziałam go tak melancholijnego. W zasadzie nie do mnie mówił. Przerwałby złożyć zamówienie i kontynuował swoją historię podczas całego posiłku. Najwyraźniej naprawdę pochodzi z elity. Wychowywał się w jakimś zamku. Ale wielka samotność bije od wszystkich jego anegdot. Często zapominamy, że komfort ma też swoją cenę. Oczywiście taka bezczelność nie mogła pozostać bezkarna. Rozumiesz, zbyt często opowiadając rodzicom, mogłem zdobyć niezależne opinie. Dlatego wysłano mnie do Good House Academy, solidnej prywatnej instytucji, gdzie miałem być szkolony karami cielesnymi, a przede wszystkim nie byłem już ciężarem w domu. Och, Dan, przepraszam, czuję się, jakbym rozdrapywała rany swoimi pytaniami. Nie martw się o to, w moim wieku, jeśli przeżyłeś, to dlatego, że rany się zagoiły. I w pewnym sensie te lata pozwoliły mi zrozumieć, kim miałem się stać. Szybko zdałem sobie sprawę, że nie będę miał wielu sojuszników w tym życiu. Miałem tylko jednego prawdziwego przyjaciela. Reszta moich kolegów z klasy była uciążliwa, tak jak i moi nauczyciele. Ale ciosy niekoniecznie zmiękczają ciało, mogą je też wzmocnić. Wielu to w końcu zrozumiało, a ja zrozumiałem, że wola jest wszystkim na tym świecie. Nauczyłem się dobrze pracować, aby uspokoić jednych i działać dyskretnie, aby chronić się przed pozostałymi. A kiedy stamtąd wyszedłem, 8 lat później, wierz mi, byłem gotowy na świat biznesu. Co za historia. Nie myślałam, że, och, wiesz, jest coś dobrego w każdej sytuacji. Miałem chociażby tego przyjaciela. Poza tym to w Good House Academy odkryłem swoją jedyną pasję. Ściany były pokryte klasycznymi malowidłami, a park był zapełniony posągami. Mój przyjaciel nie mógł zrozumieć, dlaczego spędzałem tyle czasu na ich kontemplacji. Dobra, trudne słowa, sorry. Nigdy nie rozumiał, jak zbawienna mogła być dla mnie ucieczka do świata sztuki. Te wszystkie dzieła. Wszystkie były zaproszeniami do ucieczki. Inne czasy, inne miejsca. Klejnotem w kolekcji był mały portret Van Eycka, chyba, nie wiem. Wisiał w biurze dyrektora. A dziś zdobi moją ścianę. Widzisz, nigdy nie wolno popadać w rozpacz. Powinieneś spisać swoje wspomnienia. To prawdziwa powieść. Obawiam się, że od tamtego czasu zachowałem również pewien guz do dyskrecji. Wiesz, nie zwierzam się byle komu, ale lubię cię, Klaudia. Dzięki. Kiedy się poznaliśmy, natychmiast rozpoznałem w tobie ten instynkt przetrwania, który mnie napędza. To pewnie dlatego miałam ochotę udzielić ci trochę obopólnej, korzystnej pomocy. I nie mogę ci za to wystarczająco podziękować. A przy okazji powinniśmy porozmawiać o naszej następnej sprzedaży. Trochę zboczyliśmy z tematu, ale nigdy nie tracisz pola widzenia. Kolejna cecha, którą w tobie cenię. Myślałem właśnie o czymś bardziej znaczącym niż zwykle. Słucham. Omówiliśmy szczegóły przy deserze. Rzeczywiście może być sympatycznie. A potem wróciliśmy do swoich zajęć. Nadal brak wiadomości od Dambi. Lepiej, żeby była w kawiarni, kiedy wrócę, albo żeby miała solidne wytłumaczenie. Jestem ciekawa tego solidnego wytłumaczenia. Kiedy przyszłam, Dambi już była. Podskoczyła, gdy mnie zobaczyła. Cześć, Klaudia. Przepraszam za wszystko. Zaraz ci to wytłumaczę. Dzień dobry, Dambi. Mam nadzieję. Musimy porozmawiać. Nina, być może przesadzam. Możesz się jeszcze na trochę zająć kawiarnią? Muszę porozmawiać z Dambi. Tak, nie ma problemu. Ale nie bądź dla niej zbyt ostra, Klaudia. Każdemu zdarza się nawalić, nawet mnie. To będzie zależało od naszej rozmowy. Chodź, Dambi, usiądziemy na tarasie. Dambi, wiesz, że przez twoją nieobecność prawie przegapiłam ważne spotkanie?
Przynajmniej jeśli miałabyś dobre wytłumaczenie, wolałabym, żebyś dała mi znać dziś rano, tak szybko jak to możliwe. Teraz chcę usłyszeć twoje wyjaśnienia. Cóż, nie będę cię okłamywać, moje wyjaśnienie ci się nie spodoba. Chodzi o to, że dzisiaj rano zaczęłam grać i streamować bardzo duży turniej kwalifikacyjny. Zazwyczaj nie ma poziomu do kwalifikacji do Worlds, więc trwa to 2 lub 3 godziny, najwyżej 4. Tak czy owak, miałam wystarczająco dużo czasu. Moja społeczność lubi tego typu rzeczy, to trochę ekscytujące. Tylko że musiałam polepszyć się bardziej niż sądziłam przez ostatnie kilka miesięcy, ciągle grając. I znalazłam się w finale. Ja przepraszam, ale nie mogłam odpuścić. Moja drużyna liczyła na mnie, a poza tym Worlds to ważna szansa na zwycięstwo. Nie wspominając, jak to by wspomogło mój kanał, gdybym się zakwalifikowała. Mówimy tu o następnym poziomie. W każdym razie kompletnie zaświrowałam. Grałam w finale, uprzedziłam cię między dwoma rundami, bo zdałam sobie sprawę, która była godzina. I przyszłam tak szybko, jak mogłam, żeby ci się wytłumaczyć. Już wszystko wiesz. Oj, dziecko, dziecko. Muszę powiedzieć, że tego się nie spodziewałam. Cóż, przynajmniej nie próbowałaś mnie okłamywać, ale nie wiem, jak mogłabym ci dalej ufać po czymś takim. Jest mi naprawdę bardzo przykro. Na maksa potrzebuję tej pracy i uwielbiam tu pracować. Dobrze wiem, że nie mam usprawiedliwienia. Dobrze wiesz, jak to jest, gdy ma się do czegoś pasję. Wiem i cię rozumiem. No ale... Ale obiecuję ci, że jeśli dasz mi jeszcze jedną szansę, nigdy więcej nie wezmę zmiany w dniu turnieju. W ten sposób nigdy więcej taki problem się nie powtórzy i będę przepracowywać kilka dodatkowych zmian, aby ci to zrekompensować. Proszę, moi rodzice mnie zabiją, jeżeli stracę tę pracę. Cóż, to jeszcze przejdzie. Ale jeżeli mój ojciec wyrzuci mnie na próg, stracę całą nadzieję na życie z grania. Będę musiała znaleźć pracę na pełny etat i będę mogła się pożegnać ze streamem. Poza tym, niczego nie robiłam już od miesiąca. Szkoda byłoby rzucić w cholerę ten cały wysiłek, prawda? Przykro mi, Dambi, ale mogę pracować tylko z osobami, którym mogę w pełni zaufać, a w tej chwili już tak nie jest. Cóż, mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Tym razem ci podaruję. No, wystawiła mnie, miałam problem. Nie mogłoby to się źle skończyć, jednak jakoś tam udało się Ninę, że tak powiem, dorwać. I dobra, mam za dobre serce po prostu i podarujemy jej ostatni raz. Ostatni, pamiętaj, że ostatni raz. Ostrzegam cię jednak, że przy pierwszej wpadce nie będzie już trzeciej szansy. Jest, przysięgam, że nie będziesz tego żałować, jesteś najlepsza, prawdziwa szefowa. Jeśli chcesz, mogę od razu zostać do popołudnia, sama oceń. Nie, jak sama powiedziałaś, już dawno niczego nie zrobiłaś. I jeśli dobrze zrozumiałam, nie spałaś zbyt wiele, więc nie psujmy tego bilansu. To prawda, że nie pogardziłabym małą drzemką. Przekażę tylko Ninie dobre wieści. Obie wyszły chwilę później. Nawet Ninie z Niną podskoczyło w sumie? Nie wiem, ile z nią miałam. Brawo, Klaudia, dokonałaś dobrego wyboru. Zawsze wszystkim mówię, że jesteś najlepszą szefową. No naprawdę super z twojej strony, Klaudia. Dobra, lecę, muszę to odespać. Przez to wszystko nawet mi nie powiedziałaś. Wygrałaś przynajmniej ten turniej? Nie, graliśmy przeciwko szalonemu junglerowi. Powalił nas na kolana, ale następnym razem się uda. To jest dobra filozofia, Dambi. Cóż, ja też muszę już iść. Jestem spóźniona na zajęcia. Ale nie mogłam wyjść, zanim się dowiem, co się dzieje. Do jutra, Klaudia. Cóż, w takim razie będę musiała dokończyć zmianę sama. Powinnam dać radę. Oj, młodzieży, młodzieży. Koniec dnia upłynął spokojniej. Miałam zamiar uprzątnąć taras, aby móc wyjść wcześniej. Puk, puk, jest jeszcze czas, aby poprosić o ostatnią kawę. Boże, to uzależnieńcu jeden. Teraz znasz już stawkę. Jeśli chcesz, żebym włączyła z powrotem ekspres do kawy, to pomóż mi to posprzątać. Mógłbym się przyzwyczaić do tego małego rytuału. A ja nienawidzę sama sprzątać. Najgorszy moment dnia. No to mi pasuje. Kawka, ty posprzątasz. Także ty zadowolony i ja zadowolona. Zaczął układać krzesła, podczas gdy ja znowu uruchomiłam perkolator. Prawdziwy zawodowiec. A więc te przesłuchania poszło po twojej myśli. Szczerze muszę to przyznać naszemu klientowi. Wiele kogo się zwrócić. Złapaliśmy tylko trzech facetów na miejscu zdarzenia.
I zajęło trochę czasu, aby jeden z nich zaczął gadać, nawet przed zdjęciami. Pozostali bardzo profesjonalni. Przypadek, zbieg okoliczności, nie masz nic solidnego, nasłuchałem się wszystkiego. Było czuć, że zostali odpowiednio przygotowani, ale cóż, nikt nie może oprzeć się dylematowi starego, dobrego więzienia. Ach tak, słyszałam o tym. To jest oparte na więziennym zaufaniu, prawda? Dokładnie. I wbrew powszechnemu przekonaniu, wśród złodziei jest mało honoru. Szybko zrozumiałem, że żaden z nich nie będzie się bał gruźb, ale gdy zasugeruję, że ich kumple wszystko wyśpiewali i ustawiają się w kolejce, by opowiedzieć ci o swoim życiu. W każdym razie najważniejsze jest to, że mam zeznania. Wszystko poszło do sędziego i jutro powinniśmy mieć nakaz na upolowanie naszej wielkiej ryby. To musi dla was wiele znaczyć. Od czasu, gdy o tym mówiliście i polowaliście na niego, tak, a on wyjeżdża na 10 dni gdzieś, nie? Powodzenia. To prawda, dał nam w kość, a tobie jak minął dzień? Wszystko dobrze? Musiałam odegrać szefową działu zasobów ludzkich, a to nie jest moja ulubiona część pracy. Wszystko mu opowiedziałam, gdy razem nosiliśmy stoły i krzesła, jak mieliśmy w zwyczaju, tak, drugi raz, ale w zwyczaju, dobrze, spoko. Dowodzić znaczy wybierać, a wybierać to rezygnować. Nie martw się, podjęłaś właściwą decyzję. Dziękuję, Eryk. Po tych słowach pozwolę ci zamknąć. Z pewnością chciałabyś już wrócić do siebie. Czytasz w moich myślach. Dobranoc i pewnie do zobaczenia jutro. A, fajny ten Eryk. Bardzo fajny. Dobra, skończyłaś, to idziemy do domu. Pogadaj z Castielem, mam nadzieję. Słyszę lejącą się wodę. Castiel musi być pod prysznicem. Skorzystam z okazji, żeby się przebrać. Dobra, i tutaj wiem, w ogóle to nie widziałam tych strojów tak wszystkich, wiecie, nie czytałam nic na forum, nawet nie wiem, co wróżka przynosi. Takie, w sumie tu podoba mi się tego ostatniego bluzka. Tutaj ta koszula nawet, może w innym kolorze, no ale trzeba wybrać ten. Kupuję. Dobra, może założę go później. Pierwszy raz chyba robię taką opcję, więc zobaczymy, jak to będzie. Cool i na luzie. Idealnie, aby łazić po domu. Och, od razu lepiej. Właśnie wróciłaś, nie słyszałem cię. Tak, i cieszę się, że ten dzień już się skończył. Było stresująco. Prawie przegapiłam spotkanie z Danem, bo Dambi nie przyszła do pracy. I nie raczyła wysłać wiadomości przed południem. Bałam się, że coś jej się stało. Ależ nie. Wyobraź sobie, że wystawiła mnie z powodu turnieju gier wideo. Wiem, że powinnam była ją zwolnić za coś takiego, ale postanowiłam dać jej drugą szansę. Gdy ponownie o tym myślę, może powinnam była być bardziej stanowcza. Trochę żałuję, że dałam się przekonać. Przecież ją lubię, a zazwyczaj jest dobrą pracowniczką. Poza tym wydaje mi się, że zrozumiała lekcję. Dobra, nie będzie to. I miałaś rację. Jaki jest sens bycia niezależnym, jeśli masz zamiar stosować się do reguł w 100%? Wierz mi, twoja decyzja była bardzo honorowa. Postanowiłaś pomóc jej w wdrożeniu jej pasji i to dobrze. Łatwo tobie mówić. Gdyby jakiś członek zespołu nie przyszedł na nagranie, jak byś to przyjął? Nie, ale to nie byłoby to samo. Mamy szansę żyć w naszej pasji. Hej, przy okazji, czy nie mówiliśmy, że kiedyś będę miała prawo do ekskluzywnego odsłuchania waszych utworów? Świetny pomysł, tylko że prawie wszystkie kawałki są w studio. Więc mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko małemu spacerowi. No, 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 dobrze kombinujesz. O tej porze nikt nie powinien nam przeszkadzać. Och, najświętszy ze świętych, co? Z przyjemnością. Nie mam nic przeciwko małej improwizacji. Więc poszliśmy. Na miejscu wszystko było zamknięte. Czułam się jak licealistka na potajemnej wycieczce. Cóż, właściwie to ma zapasowy klucz i prawo, aby go używać, ale to atmosfera się liczy. Usiadł przy stole mikserskim i zaczął otwierać pliki. Cóż, liczę na twoją wyrozumiałość i przypominam ci, że to wszystko to praca w toku. Nagle nie jesteś taki pewny siebie, co? Podoba mi się to, to urocze. Posłuchaj tego zamiast cwaniakować. Powiesz mi, czy to jest urocze. Rzeczywiście, to brzmiało bardzo dobrze. To był surowy folk z mocnym rytmem. Wcisnęłam się za niego i objęłam go ramionami. Bardzo mi się podoba, a twój głos, uwielbiam ten rockowy ton, jest nowy i dosyć seksowny. Posłał mi jeden ze swoich niszczycielskich uśmiechów, wrzucił kolejny kawałek i wstał za jednym zamachem. Zaciągnął mnie na drugą stronę do kabiny nagraniowej pod mikrofony.
W pokoju z głośników brzmiała muzyka. Oparł mnie o szybę i pochylił się nad moim uchem. A więc, jak ci się podoba ten głos? On rezonuje bezpośrednio od wewnątrz. To niepokojące, ale nie nieprzyjemne. Wiesz, ja też lubię twój głos. Ach, tak? Szczególnie gdy wydaje jęki. O nie! Włożył nogę między moje uda, a ja poczułam, jak niekontrolowanie ciepło wzniosło się w moim brzuchu. Tyłobuzie! Wyciągnął rękę w kierunku przycisku na ścianie studia. Co robisz? Chcę usłyszeć, jak krzyczy z rozkoszy i chciałbym to uwiecznić! Zapaliło się małe światełko po drugiej stronie szyby z napisem nagrywanie. No nie wierzę w to. Pocałował mnie z pasją. Każda z jego pieszczot pogłębiała mój oddech. No nie. I mamy ilustrację. O Boże, Kastie. Jeszcze powiedział, że będziesz tego słuchał. Albo nie, jeszcze lepiej. Ustawisz sobie to na dzwonek, a to budzik. Nie no. Ilustracja ogólnie mi się nawet podoba. Tutaj Suśka nieźle wyposażona. Taka mina. Fajnie, fajnie, że w końcu tutaj też coś wiecie. Zdziałają razem, że tak powiem, bo ostatnio no, ciężko o to było. Także, no, jak na mnie to na plus, podoba mi się. Wiadomość była jasna. Byliśmy na jego terytorium, a ja byłam jego zdobyczą, z pewnością bardzo uległą. Czekajcie, bo ja jestem tak w szoku, że podgłośnił dźwięk jedną ręką, a drugą zdjął mi bluzkę. Ty jesteś pewien, że nikt nie przyjdzie? Oficjalnie, właśnie nagrywamy. Chroni nas czerwona lampka. Reszta moich ubrań wkrótce dołączyła do bluzki. Dałam się ponieść rozkoszy, podczas gdy zaczynał się kolejny utwór. Chyba znalazłam moją ulubioną piosenkę z tego przyszłego albumu. Nie. Nie, nie dzielę się z wami. O Boże, ta końcówka to w ogóle. No, rozwaliła mnie. Rozwaliła mnie. Ale tak co do całego odcinka, to niezły był w sumie. Szybko mi zleciało. W sumie trochę jestem zawiedziona, że z Ryanem tutaj się za dużo nie rozstrzygnęło. Ale no, z Prią nam poleciało lowo, z tego jestem bardzo zadowolona. Ale z kolei dowiedziałam się, że tam pani Paltry też tam trzyma stronę Mariny i Pri, co trochę mnie wkurzyło. A reszta, no, czekam aż Dan wpadnie. No i też czekam na tą wystawę, o której mówiła Nina. No i teraz mam nadzieję, że między naszą Su a Castielem będzie już lepiej i że znajdą do siebie więcej czasu i będzie wszystko happy, super i sweet. Także dziękuję Wam za Waszą obecność i do usłyszenia wkrótce. Pa, pa!